Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w Ustroniu. Miesiąc wrzesień, jak co roku, jest dla Ustronia miesiącem dużej aktywności sportowej. W tym roku mieliśmy zaszczyt po raz kolejny gościć uczestników Barbarian Race, największego w Polsce wyścigu tego typu. Brało w nim udział około 1500 uczestników. Cała liczba uczestników wraz z rodzinami wynosiła prawie 4000 osób. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział i zapraszam do kolejnej edycji w przyszłym roku. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować o nowych inwestycjach, które będą realizowane w najbliższym czasie w Ustroniu dzięki uzyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to ulica Fabryczna i remont będzie na kwotę 850 tysięcy złotych oraz trzeci etap ulicy Szpitalnej, inwestycja na kwotę ponad 1 600 000 złotych, która będzie zamykała całą tą inwestycję. Tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie najwyższe w całym powiecie cieszyńskim, sięgające 80% inwestycji. W dalszym ciągu kontynuujemy remont ulicy Cieszyńskiej, zakończenie w miesiącu październiku oraz remont ulicy Lipowej, która będzie zakończona w czerwcu 2020 roku. Chciałbym Państwa bardzo gorąco zaprosić na wielkie cykliczne wydarzenie kulturalne, które odbywa się już od wielu lat w Ustroniu, a mianowicie 20. Ustrońską Jesień Muzyczną. W jej ramach, jak co roku, wystąpi z pięknym koncertem fortepianowym pan Adam Makowicz. Październik będzie miejscem kultury dla powiatu cieszyńskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.